każdy bieg jest inny. Najlepiej wspominam ten bieg z Chorzowa 12.75, tam się po prostu bardzo fajnie czułam. Ale ten bieg jest, był inny, ale również bardzo fajny. Jakby z tygodnia na tydzień też jakby staję się jakby lepszym zawodniczką, coraz lepiej biegam technicznie, te pewne rzeczy się fajnie utrwalają, jestem bardziej powtarzalna, więc ten bieg był bardzo udany, jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że w półfinale będzie również taki sam albo i lepszy. Generalnie na co dzień była cisza. Miałam wrażenie, że nie ma takiej atmosfery. Słyszałam tylko jakieś tam pojedyncze głosy. Oczywiście byłam skoncentrowana na tym, co mam robić, ale byłam też bardzo spokojna i pewna swojego i no, tak jak mówię, wiem, po co tutaj przyjechałam i no i chcę po prostu dać siebie maksa, zobaczymy co to da. Widać, że duże rezerwy są jeszcze w technice, ale przede wszystkim w szybkości, więc skupiam się teraz na tym sezonie, ale przede wszystkim wiem, nad czym będziemy pracować w przyszłym sezonie, już mamy dużo pomysłów, więc jak tylko zdrowie dopiszę, to wszystko na pewno pójdzie do przodu. No wiadomo, każdy z nas tu przyjeżdża po to, żeby być w tym finale i potem walczyć o medale z najlepszymi. No zobaczymy, komu szczęście tutaj dopisze. Uważam, że no zawodniczki w tym sezonie są bardzo mocne. No trzeba przede wszystkim skoncentrować się na swoim biegu, na swoim torze, na swoich płotkach. No i zostawić serce na bieżni i zobaczymy, co to da.